Cześć, tutaj Kiecol i bez zbędnego pierdolenia czy coś, bo szkoda tracić czasu, naprawdę. Chciałem wam tylko powiedzieć, ja powiedziałem, że będę to mówił już dawno wam powiedziałem we wrześniu, że będę mówił cały czas to jak jest, co jest i co kto robi, bo nie wiem, większość z tego co widzę uwierzyła, że Leo skończył pracę nad serwerem, sprzedał pliki z tam jakiemuś gościowi. Wtedy to już olałem ten film jego, czy co to tam mówił, już nie pamiętam. I że serwer sprzedał, że serwer już nie będzie niego, kto inny zrobił serwer, odłożył jakby to powiedzieć, publikację serwera, żeby ludzie zapomnieli, co on zrobił, co jaki on jest i te sprawy. Trochę filmów powrzucał, zaczął być tam fajnym let's playerem, okej, nie? Zaczął trochę sobie tam łapek nabijać na obrażaniu innych użytkowników w ten sposób, że oceniał ich po wyglądzie z jego żałosnymi tekstami, że ktoś ma telewizor, że ktoś ma ryjak, 42-calowy telewizor marki Sony. Takie, wiecie, teksty na jego poziomie zresztą, ale mniejsza już o to. No i ja wam chciałem powiedzieć, że Elaria to jest teraz Elaria, czyli stary niby serwer Leo, który nie doszedł do skutku. Mam nadzieję, że dzięki mnie, bo z tego byłbym zadowolony, że złodziej, bo tego się inaczej nie da nazwać, złodziej, który chce robić w chuja, no nie udało mu się to zrobić na tamten czas, ale robi teraz ludzi pod tym serwerem o nazwie Eleris, dobrze mówię? Nawet sobie trochę tylko zmienili nazwę serwera, tam literki poprzestawiali i nic im się nie chciało robić. Aktualnie, jakby to powiedzieć, na papierze właścicielem serwera Eleris jest jakiś tam Yao, Srao. Kurwa, ludzie, wierzycie w ten ferment? Czy wy w to wierzycie? No pomyślcie. Właścicielem serwera jest Leo, to po pierwsze, i zrobi tak jak z tymi swoimi poprzednimi serwerami Nexortis czy Mexortis. Zamknie po 3 miesiącach i będziecie mieli lipę. Ja was tylko ostrzegam i robię ten film dlatego też również, bo ja powiedziałem Leo, że ja każdemu powiem jaki on jest za to co on robił i za to i on udaje głupiego, udaje cwaniaka, no ale mniejsza o to, nie będę teraz rozmawiał o nim. A co do, tu była ta playlista z jego filmami. Teraz tak, czekajcie. To wejdziemy sobie na jego kanał. I patrzcie to. Eleris, trailer. Po chuj, by wrzucał ktoś trailera, jakby to nie był jego serwer. No bo ja o nie ma chyba tam konta na YouTubie, a jeśli ma, to na pewno nie tyle widzów, co Leo. A czyli czym więcej widzów, tym więcej obejrzeń i tym lepsza reklama dla serwera. Na szczęście my Hikariami, bo zobaczcie sobie film, cała prawda o Leo i Hikariami. Na szczęście mi się zdaje, że Hikariami zmądrzał już, teraz nie robi z tego co wiem z Leo serwera, nie współpracuje z Elerisem, także z tej strony gratki dla niego, że się poprawił w zachowaniu, no ale sami widzicie, bo jakby tamten film nie powstał, może by Hikari dalej z nim trzymał i prawdopodobnie trailer i to nie byłby Eleris, tylko Elaria, byłby na kanale Hikariego. No i to tyle, no co ja wam tu będę mówił, ja wam tylko mówię, żebyście się nie zdziwili jak po 2-3 miesiącach serwer nagle zniknie, wasza kasa zniknie. Tam, a Leo sobie kupi meble. No nie wiem, co tam sobie kupi, albo kupi sobie samochód, nie? Bo sam się chwalił, że tam za Nexortisa to sobie Alfę swoją kupił czarną. Zresztą mnie to nie obchodzi, co on z kasą robi, tylko nie chce, żeby na czyjejś krzywdzie zarabiał ktoś. Także to by było na tyle. Jeszcze informacja od Jarka. Dzisiaj jest wtorek. Co tam słychać? Dzisiaj nie będzie żadnego filmu na kanale u nas. Jutro będzie co tam słychać prawdopodobnie. Prawdopodobnie w cudzysłowie, taka mała informacja do tego. Także to by było na tyle i powodzenia, uważajcie tam na siebie i nie dajcie sobie niczego tam wmówić. Szała. A i chciałem jeszcze dodać, bo jak Leo to zobaczy, a domyślam się, że zobaczy, to nie wiem, ty masz tam moje zdjęcie czy coś, nie wiem, pobaw się znów w niekrytego krytyka, zacznij obrażać na punkcie tego
wyglądu, coś takiego. I zacznij rozsyłać, tak jak rozsyłałeś moje zdjęcie po TS-ach czy coś, choćbym ja miał z tego powodu płakać, a sam wrzuciłem na fanpage'a swoją mordę. I to tyle, no. Jeszcze, że chciałem wam powiedzieć to, że let's play'e z Elerisa na kanale to jest nic innego jak reklama dla serwera. A po co by mu było nakręcać tylko z Elerisa, jakby mógł z każdego innego? No żeby niczego innego nie reklamować, tylko swój własny serwer, na którym jest GM-em. Nikt o tym nie wie, tylko on wie, jao i tam, nie wiem, może ktoś z teamu od nich, nie wiem kto tam jest w teamie, ale oni tylko wiedzą, jao jest takim jakby prawdziwym GM-em. Ale to jest gówno prawda, prawdziwym jest Leo, tylko on się nie ukazuje, bo przecież wiadomo by było, że jak Leo jest GM-em, to serwer na serwerze, serwer po prostu zniknie po jakimś czasie, no i tyle, taki dodatek w Audacity strzała.